Bardzo dużo ostatnio pisało się o sukience J.Lo, która po wielu latach ponownie pojawiła się w podobnym kroju tej samej projektantki. No i tutaj od razu zaczęły się także pojawiać pani zdjęcia w spektakularnej sukni. Widziała pani te porównania? Te suknie miałam na sobie rzeczywiście ponad 10 czy kilkanaście lat temu, nie pamiętam ile to było dokładnie lat temu. To była prezentacja i pokaz i premiera nowej kolekcji porcelany Rosenthal, zaprojektowanej zdobieniami właśnie Versace. I z tej okazji pokazu tej kolekcji porcelany Rosenthal Versace odbył się również pokaz autentycznych sukni projektowanych przez Versace, tych samych sukni, w których gwiazdy hollywoodzkie wystąpiły na jakiejś gali czy pokazie, bodajże to był też właśnie pokaz Rosenthal Versace, czy też kolekcja Rosenthala była inspirowana tymi właśnie kreacjami i sukniami. Były w Polsce prezentowane suknie, w których wystąpiła piękna czerwona suknia, w której wystąpiła Nicole Kidman, i suknia w zielone palmowe liście, w której występowała podobno właśnie Jennifer Lopez. Ja miałam przyjemność zaprezentować tę sukienkę. Pamiętam, że kreacja była o tyle taka kłopotliwa w zaprezentowaniu, że miała rzeczywiście taki super głęboki dekolt aż właściwie do dolnej części bielizny i trzeba było faktycznie bardzo, bardzo zdyscyplinowany sposób w tej sukni się poruszać i stać po to, żeby ona się zanadto nie rozchyliła, ale suknia była naprawdę przepiękna, z delikatnych jedwabi z motywem takich właśnie dżunglowych, zielonych, szmaragdowych liści. Pani jako prezenterka i aktorka bardzo często ma na sobie różne fenomenalne stroje, a czy jest na przykład taki fason albo właśnie taka stylizacja, którą chciałaby pani założyć ponownie, jeszcze raz? Ja nawet w swojej własnej szafie mam wiele kreacji, które używam wielokrotnie na różne okazje. Czasami zmieniam tylko dodatki, zmieniam styl danej sukni w zależności od okoliczności, dlatego często lubię rzeczy i wybieram rzeczy o bardzo prostych fasonach, bo możemy tej sukienki raz użyć z eleganckimi dodatkami, eleganckimi szpileczkami jako sukni wieczorowej, innym razem, kiedy założymy do tej sukni sportowe buty i skórzaną kurteczkę, może to być sukienka casualowa, i bardzo lubię takie uniwersalne rzeczy. Nie mam również najmniejszego problemu w tym, żeby suknię, którą bardzo lubię, założyć kilkukrotnie na rozmaite, nawet oficjalne okazje, i nie widzę absolutnie niczego stosownego, i nie lubię takich, niczego niestosownego, i nie lubię, szczerze mówiąc, takich komentarzy, że ależ to faux pas wystąpić dwa razy w tej samej sukience. Myślę, że większość kobiet ma swoje jakieś ulubione suknie uniwersalne, w których występują wielokrotnie, i to, że pracuje się w zawodzie medialnym, tak jak ja, jako aktorka czy osoba telewizyjna, wcale nie oznacza, że za każdym razem trzeba mieć tylko raz jedną kreację, bo myślę, że mało osób stać na to, żeby wciąż sobie kupować bardzo drogie suknie tylko na jedną okazję. Myślę, że nam przyświeca taki zdrowy rozsądek, że nie rzeczy są najważniejsze w życiu i diety, i zachowajmy umiar i spokój ducha.